No czym będzie Macron? Macron dla Europy, czym będzie? Polski tam nie było. I Macron, jeżeli będzie miał do tego polityczny potencjał, jeżeli wytrzyma te próby, o których mówił Paweł Kowal, to będzie to próbował robić, bo Francja nigdy nie była zbyt entuzjastycznie nastawiona ani do poszerzonej Unii Europejskiej, ani może poza Sarkozym przez krótki okres do Europy Środkowej. Francja swoje interesy ma te takie żywotne gdzie indziej. To jest Morze Śródziemne, to są zbalansowane relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Notabene przy Macronie i Trumpie jeszcze raz wracamy do takiej, ja bym powiedział, wręcz golistowskiej wizji relacji transatlantyckich. Po jednej stronie cywilizowany Europejczyk, po drugiej stronie taki Amerykanin troglodyta. Może iskrzyć ten troglodyta od razu. Ja myślę, że nie mówię o wizji francuskiej, nie mówię, że to jest moja wizja, ale iskrzyć może. Tak, jak najbardziej. Natomiast myślę, że Macron się w tym też będzie realizował, jeżeli coś będzie iskrzyło. A wniosek dla centrystów, liberałów w Europie jest taki, że muszą być trochę populistami. Ja tak odbieram te wybory. Znaczy pierwszy był Mark Rutte w Holandii, który wydawało się, że sobie nie poradzi. Jako liberał, centrysta miał przeciwko sobie mnóstwo sił politycznych, które z Wittersem, ale i też innych, które go kąsały tam gdzieś po łydkach. No i co on zrobił? On zaczął być trochę jak populista. No i ugrał. I Macron poszedł tą samą drogą. Trochę przejął argumentów konkurencji. Zaczął się zachowywać w niektórych sprawach, na przykład właśnie w tej wizycie w fabryce i w ogóle w sposobie mówienia. Przecież filmiki z tym, jak on mówi, w jaki populistyczny sposób się zachowuje publicznie, chodziły po polskim internecie z takim podpisem nie musisz znać francuskiego. I one faktycznie były takie, nie musisz znać francuskiego, bo jego postawa mówiła wszystko, co on wyprawia, prawda? On dzięki temu kupował trochę gwarancji, że głosy nie pójdą do radykałów. W ten sposób oni otworzyli jakby nową metodę działania dla tych różnych centrystów, chadeków, którzy się czuli tacy wystraszeni, że sobie nie radzą. Zobaczymy, jak to dalej pójdzie. To jest bardzo ciekawe doświadczenie polityczne. Pytanie, czy Macron teraz utrzyma ten pion polityka właśnie bardzo takiego centrowego, tradycyjnego, czy jednak jego metoda z kampanii wyborczej poprowadzi go ku bardziej populistycznej wizji prezydenta. To na zakończenie, jeżeli panowie pozwolą, jeszcze chwilę o Rosji, bo pan, panie profesorze, powiedział, że Macron jest takim, no, był kandydatem, obecnie będzie prezydentem arosyjskim, w rozumieniu tego, że nie prorosyjskim, bo rzeczywiście inni jego kontrkandydaci byli mocno prorosyjscy. To jak będzie sobie układała Francja czy Unia Europejska z mocną taką Francją układała relacje z Rosją, sankcje jak? Znikną, Andrzej Szutycki. No, w programie tym takim 12-stronicowym Macrona tam Rosja raz jest wymieniona. Mówi się o tym, że potrzebujemy sprawnej, silnej Unii Europejskiej po to, żeby się mierzyć czy też układać z wielkimi tego świata. Rosją, Stanami Zjednoczonymi. I można powiedzieć, że to jest dobre. To się wszystkim w życiu naszym zajmie. I nawet Pan Jezus mówi ojcu Dolindo, przysięgam to na moją miłość, jeśli trzeba będzie uczynię cud, ale poprowadzę Cię przez życie. To jest bardzo poruszająca modlitwa i Pan Jezus nawet mówi do ojca Dolindo, że jeżeli będzie odmawiana rzeczywiście z taką wiarą, to tam jest taki cud, Dolindo używa takiego obrazu, tak jakby człowiek miał zamknąć oczy i stanąć nad przepaścią i bezgranicznie ufać Bogu we wszystkim. I Pan Jezus mówi nawet księdzu Dolindo, że Dolindo, czasem sprawy w życiu będą się nam komplikować, nie będą się toczyły tak, jak byśmy tego chcieli, ale jeżeli będziemy ufać Bogu, to On poprowadzi i wyprowadzi je na prostą tak, żeby one jakby zatriumfowały w tym życiu wiecznym, na które czekamy. Ksiądz Dolindo Orłoto jest pochowany w Neapolu, na jego grobie, w kościele świętego Józefa i Marii. Prosił, żeby wyryć takie krótkie zdanie z jego testamentu, że nawet po śmierci, kiedy do mnie przyjdziesz, zapukaj, a ja nawet za grobu odpowiem ci, ufaj Bogu. Właśnie. Można powiedzieć, że właściwie to jego przesłanie.
przesłanie, całe przesłanie życia księdza do Lindon Wotton to jest nawoływanie do zaufania bezgranicznego Panu Bogu we wszystkim, co się w życiu dzieje, a także wielkiej takiego oddania do Matki Bożej. Bo tak jak mówiłam, bardzo Maryję kochał i Matka Boża także spotykała się z księdzem Dolindo. Co ciekawe, to jest historia, bo Matka Boża do księdza Dolindo Łotolo przychodzi dokładnie miesiąc po zakończeniu objawień fatimskich. 13 listopada 1917 roku. Także później będzie się z nią spotykał, także w czasie lokucji wewnętrznej zapisywał wiele takich krótkich przesłań do ludzi, Maryja do duszy. W ten sposób ksiądz Dolindo pisał. Wręczał te słowa zapisane na takich małych obrazkach, jakie często w skarbczykach nosimy. Ludzie mówią i właściwie do dzisiaj, bo takich karteczek zostało po księdze Dolindo prawie 220 tysięcy, że wiele z nich zmieniało swoje życie, otrzymywało konkretne wskazówki, otrzymywało łaskę, także zachętę wielką do modlitwy. Wiele osób zresztą w ogóle po spotkaniu z księdzem Dolindo Łotolo zmieniało swoje życie. Wiele osób, także i ateistów, mafiozów znanych na polu, zmieniało radykalnie swoje życie, kiedy słuchało księdza Dolindo. Bardzo dziękuję pani Joanno. Jezu, Ty się tym zajmij. Ojciec Dolindo Łotolo, życie i cuda. Pani Joanna Bątkiewicz-Brożek. Tak. I ojciec Pio mówi, w trudnych sprawach idźcie do ojca Dolindo, to święty kapłan. Prawda? Tak, dokładnie tak robił. Księdz Dolindo i ojciec, święty ojciec Pio spotkali się. Pani Joanna, ale musimy już skończyć. Bardzo dziękujemy i to dziękuję. Nasza przyszłość też można przeczytać. A co do tego powiedzenia, że był prześladowany przez władze kościelne, no to może raczej nie prześladowany, tylko badany. Każdy się był badany, tak. Próbowany w jakiś sposób. Bo świętość to, a zwłaszcza gdy są jakieś objawienia i tak dalej, to tym bardziej, no to trzeba zbadać, czy to jest od Pana Boga, bo diabeł też takie różne numery. Oczywiście, może ubrać się nawet, pokazać się jak, nawet jak święty, czy jak Matka Najświętsza. Dlatego to są takie badania. Każdy święty, i ojciec Pio, i siostra Faustyna, i inni, byli badani, prawda? Byli badani, tak, dziękuję bardzo. Z Bogiem, Szczerze Boże. Proszę Państwa, a więc te książki czytajmy. Czytać, aby być mądrym i dawać innym. Także zwróćmy uwagę na dzieci, na młodzież. A więc tak dzisiaj mówiliśmy o takich pozycjach, bardzo takie kieszonkowe, różaniec i nowenna pompejańska. Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o różańcu i nowennie do nie do odparcia. I drugie, pamiętajmy o Fatimie, historia tajemnicy nabożeństwa. Była to audycja z cyklu Czytać, aby być mądrym. Radio Maryja, jest czwarta. Obudź się, doskonale, niech opadnie kłamstwa tła. Powstań z chorem polsko, daj nas sprawiedliwość. Uchodźcy za chor wiara, zechwaj naszych nas pandala. Powstańcie z pomocy Boga syna. Obudź się, doskonale, niech opadnie kłamstwa tła.
gościem jest pan profesor Andrzej Gil z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Katedra Studiów Wschodnich. Witam serdecznie. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Też Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych. Panie profesorze, właśnie w tej sprawie jesteśmy po wyborach we Francji. Francja ma nowego prezydenta, za niedługo zaprzysiężenie, chociaż przed Francją jeszcze w czerwcu wybory, bo to też pytanie o to zaplecze polityczne przyszłego prezydenta Republiki Francuskiej. Pani premier Beata Szydło złożyła życzenia, życzę sukcesu, wytrwałości w pełnieniu zaszczytnej misji dla dobra Republiki Francuskiej. Też napisała, że liczy, że pana prezydentura przyniesie nowe otwarcie w naszych relacjach dwustronnych, zarówno na płaszczyźnie politycznej, jak również gospodarczej, bo wiemy, że po pierwszej turze dosyć ostre słowa prezydenta Macrona poszły w naszą stronę, w stronę Polski. Jak pan ocenia tę kandydaturę i to, co zrobili Francuzi? No, powiem w ten sposób. Pani premier Szydło inaczej nie mogła się zachować. To jest oczywiste, że musiała się odnieść do tego stanu niewątpliwego napięcia, jaki nastąpił w tej fazie między pierwszą a drugą turą wyborów między częścią środowisk politycznych Francji a Polską. To jest bardzo ładny gest i mam nadzieję, że pan prezydent Macron pójdzie za tym gestem i rzeczywiście zrewiduje swoje fałszywe przecież pojęcie i na temat polskiej gospodarki, i na temat polskiej rzeczywistości. Natomiast powiem w ten sposób. Francja jest zbyt ważnym elementem porządku europejskiego i światowego, żebyśmy mogli stwierdzić, że to, co się dzieje we Francji, to jest prezydentem Republiki Francuskiej, że to nas nie dotyczy. Niestety dotyczy nas to w ten sposób bardzo bezpośrednio. Obok Niemiec to filar Unii Europejskiej. Tak, to właśnie to podjąć. To jest tandem niemiecko-francuski, jest po pierwsze początkiem Unii Europejskiej przed 60 laty. To politycy tych dwóch państw tak naprawdę przełamali wzajemną niechęć w zupełnie innej rzeczywistości, w zupełnie innym jakby podglebiu ideowym. Na pewno nie tym, który dzisiaj obserwujemy, ale z drugiej strony jednak Francja mimo wszystko jest ważnym elementem i gospodarczym, i kulturowym, i polityki bezpieczeństwa, więc to akurat, że polityk, który można by nazwać na pewno politykiem centrowym, ale nie w takim politycznym słowa znaczeniu, ale w takim właśnie ludzkim. To jest centrysta, on boi się wychylić, on chce być przyjazny wszystkim, on nie dowiódł swoim życiem, że jest w stanie podjąć jakieś wielkie wyzwanie. Znamy go jako bankiera, znamy go jako polityka, powiedzmy sobie, tego średniego nurtu. Nie, to taka bardzo wielka niewiadoma. To jest z jednej strony cechy charakterologiczne samego Emmanuela Macronu. Z drugiej strony to jest właśnie to zaplecze, o czym ojciec mówił. Jakie będzie zaplecze polityczne? Wiemy, że on nie ma partii politycznej. Wiemy, że ma coś na kształt ruchu, które można by chyba przyrównać nieformalnie do Kukiz 15. Nie mówię tutaj o jakimś zabarwieniu ideowym, ale mówię tutaj o zainstalowaniu politycznym. Być może znajdzie szerokie poparcie w Zgromadzeniu Narodowym, ale to jest przyszłość. Dzisiaj Emmanuel Macron jest wielką niewiadomą i trzeba będzie czekać, aż on wypełni treściami swoją prezydenturę, ale z drugiej strony obiektywnie tak oceniając co do dotychczasowe osiągnięcia, to wydaje mi się, że niestety i Francja, i Europa, i my także będziemy przeżywali tutaj dosyć trudne chwile. Bo komentatorzy też mówią, że kandydatka Frontu Narodowego odniosła dosyć poważny sukces, chociaż to tylko 33-34% wyborców, ale jednak no nie wiem, czy się tego spodziewało. O tą polaryzację postaw i tego, co dzieje się tak naprawdę we Francji, bo też z jednej strony mamy nowego prezydenta, ale z drugiej strony, Francja ma prezydenta, ale z drugiej strony no też niewielu ludzi poszło, jeżeli chodzi o ten wskaźnik ogólny na wybory. Wielu dało białą kartkę. Są tacy, którzy boją się, że będzie właśnie nowy prezydent jak gdyby skręcał w tę stronę, żeby wszystko prywatyzować. Boją się o te zabezpieczenie socjalne, które do tej pory było mocną stroną. Aha, dobra. Tak, to są te dwie sprawy. Jedna to jest pozycja polityczna Marine Le Pen, która to jest 30%. Gdyby ktoś kilkanaście lat temu powiedział, że kandydatka Frontu Narodowego uzyska w drugiej turze, że przede wszystkim będzie w drugiej turze i że uzyska 30% głosów tych, którzy głosowali, to nikt by nie uwierzył. To jest dla Francji i dla
do tego, że jednak elektorat zmierza w kierunku rozwiązań, powiedziałbym, niebanalnych, rozwiązań, których nikt jeszcze dotychczas nie stosował w starej Europie, to znaczy powrotu do pewnych wartości, do tych pojęć i tych słów, które od kilkunastu czy kilkudziesięciu lat były wręcz w tej części Europy zakazane, takich jak właśnie naród, jak ojczyzna. Marine Le Pen można niewiele zarzucać. Rzeczywiście jest politykiem, który szuka bardzo dziwnych sojuszy, ale jednak mimo wszystko dla wielu Francuzów jest uosobieniem tego, co kiedyś stworzyło Wielką Francję. Natomiast czy Macron zdecyduje się na tę prywatyzację, na złamanie przewidzeń socjalnych, ja osobiście wątpię. Ja sądzę, że on jeszcze pójdzie dalej, że on jeszcze rzeczywiście będzie szukał takich rozwiązań w ekonomii, których nic nie stosuje, dlatego że przyjęcie, że kiedyś pracuje się mniej, to wypracuje się więcej, jest przyjęciem bardzo naiwnym, ale wiele zapisy pokazywały, że on jednak chyba pójdzie w tą stronę, w stronę elektoratu socjalnego, że będzie próbował tutaj szukać swojego miejsca. I to niestety zapowiada ten problem Francji, dlatego że Francja już dzisiaj jest państwem o nadmiernie rozdętym w systemie opieki socjalnej. To jest prawdziwe państwo opiekuńcze. Jeżeli dodamy do tego jeszcze problem migrantów i problem tego, że oni się jednak ciężko odnajdują na rynku pracy, to prezydentura Emmanuela Macron zapowiada się jako bardzo, bardzo problematyczna. No bo też kwestia i demografii, tak, spada i te problemy z masową imigracją, o której pan profesor teraz wspomniał. Tak, to są dwie sprawy, które niekiedy się łączą, a niekiedy trzeba traktować rozdzielnie. Z jednej strony to jest oczywiście problem migrantów, ale to jest problem, który Francja wydaje się, że przegrała. Tego strumienia napływu nie da się zatrzymać. To jest kwestia może opóźnienia, może pewnego przewektorowania, natomiast musimy się przyzwyczaić do tego, że Francja będzie państwem, gdzie te proporcje między ludnością miejscową a ludnością napływową będą się ciągle zmieniały. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz to jest problem w stosunku samych Francuzów do rzeczywistości. Obserwowaliśmy to niestety wielokrotnie, że ten konsumpcjonizm, ten styl życia bez jakiejkolwiek odpowiedzialności, wydaje się, że spore części społeczeństwa francuskiego odpowiada i w tym momencie przychodzi polityk, który mówi, że tak, to jest dobre, ja będę to popierał, będzie to rozwijał i stał się prezydentem, więc nie sądzę, naprawdę nie sądzę, chciałbym bardzo, bo Francja jest tym państwem, które my Polacy naprawdę w jakiś sposób szczególny z tego czasu ukochaliśmy, jest dla nas państwo bardzo bliskim, kultura francuska, no nie wyobrażam sobie, jak Polak mógłby przejść obojętnie wobec tego, co się we Francji dzieje, ale wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że ta prezydentura będzie kontynuacją prezydentury Hollanda, który no, zapisze się chyba jak jeden z najsłabszych prezydentów Republiki Francuskiej. No właśnie, jakie są szanse, jakim on będzie? Czy Francja dryfuje, czy spada w dół? Bo też tak jak rozpoczęliśmy rozmowę, to dwa filary, Francja i Niemcy, jeżeli chodzi o Unię Europejską, też pewien sposób prowadzenia polityki i wewnątrz Unii, i na zewnątrz, bo gratulacje Rosja, później wielkich mocarstw, też od razu Macron mówi, że ma inne spojrzenie, inną optykę jak prezydent Putin, więc od razu jak gdyby pokazuje, że ma własne zdanie, własną opinię i własne podejście do spraw międzynarodowych. Sądzę, że nie da się porównać teraz Francji i Niemiec. Dlaczego? Dlatego, że mieliśmy zacieśne wybory krajowe w Szczecinie-Holsztynie, gdzie zwyciężyła bezapelacyjnie CDU w dawnym bastionie SPD, więc jest to znak, że Niemcy dają poparcie pani Angeli Merkel i jej partii i jej filozofii rządzenia. Co byśmy o Niemczech nie powiedzieli? To jednak jest to państwo, w którym te wszystkie trudności, te wszystkie problemy są jednak pokonywane i Niemcy są potęgą w tym momencie już światową. Gospodarka niemiecka jest elementem gospodarki światowej na tyle istotnym i ważnym, że zostało to dostrzeżone i każdy to wie. Natomiast Francja pogrąża się. Francja pogrąża się w stagnacji. Francja pogrąża się przede wszystkim w braku wizji. Gdyby dzisiaj generał Charles de Gaulle wstał z grobu i popatrzył, co się dzieje we Francji, to pewnie nie poznałby swojego państwa. Nie poznałby go dlatego, że ten duch tej Francji, która walczyła
pod Verdun, która zmagała się z Niemcami w czasie II wojny światowej, był wolny Francuzów i rezystans gdzieś odszedł. I niestety Emmanuel Macron jest tutaj takim uosobieniem tej dzisiejszej Francji, Francji bez polotu, bez wizji, Francji, która nie radzi sobie z sobą samą sobą. I to jest niestety kiepski prognostyk i dla Francji, i dla Unii Europejskiej. Także w jakiś sposób paradoksalny dla nas, dlatego że widać, że on traktuje stosunki z Polską bardzo instrumentalnie. Wpisuje się w to negatywne postrzeganie naszego państwa bez jakiejś głębszej analizy i tego, co się w Polsce dzisiaj dzieje, to źle świadczy na przyszłość dla naszych wzajemnych relacji. Chociaż odpowiadam, być może była to tylko i wyłącznie przyjęta taktyka na czas kampanii wyborczej, ale jeżeli tak będzie dalej, to nie widzę tutaj jakichś pozytywnych możliwości rozwiązania tego problemu. Bardzo dziękuję za rozmowę, dziękuję za komentarz, panie profesorze. Szczęść Boże. Szczęść Boże, dziękuję. Naszym gościem był pan profesor Andrzej Gil z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, z Katedry Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych. Za chwilę, szanowni państwo, chciałbym zaproponować przemówienie ministra Antoniego Macierewicza, ministra obrony narodowej, a to z tej racji, że dziś na Placu Piłsudskiego miały miejsce uroczystości związane z 72. rocznicą zakończenia II wojny światowej. Narodowy Dzień Zwycięstwa to święto państwowe ustanowione w celu upamiętnienia zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami. Intrygę
tak myśleli, tak marzyli, taką mieli nadzieję Polacy wtedy, w maju 1945 roku. Ale rzeczywistość polska była inna. Ale rzeczywistość polską wówczas zaczęły morderstwa NKWD. Zsyłki do lagrów, więzienia, gwałty, pseudosądy odbywające się w Moskwie, w których stawiano pod pręgierzem najbardziej bohaterskich dowódców Rzeczpospolitej Armii Krajowej, zarzucając im kolaborację z okupantem niemieckim. To była nie tylko rzeczywistość straszliwych represji i niszczenia Rzeczpospolitej drugiej okupacji. To była także rzeczywistość upodlania narodu polskiego, niszczenia jego tożsamości, dążenia do tego, by wyzbył się pamięci, swojej dumy, swojej istoty. Dlatego pamiętamy też to upokorzenie, jakim była wielka defilada zwycięstwa w Londynie w czerwcu 1945 roku, na której nie było zwycięzców pod Monte Cassino, na której nie było zwycięzców spod Narwiku, na której nie było żołnierzy z Tobruku, na której nie było bohaterów pod Falaise i Bredy. Tam wszędzie, gdzie płynęła krew żołnierza polskiego walczącego o zwycięstwo Polski, ale i wszystkich sprzymierzonych. Tam wszędzie wówczas, w tamtym czasie, nie chciano pamiętać o tej wielkim wkładzie narodu polskiego w obronę Europy i świata. A nigdy za mało powtarzać. Polska była jedynym narodem, jedynym państwem, które nigdy nie kolaborowało ani z sowieckim, ani z niemieckim zaborcą, które nie stworzyło w czasie II wojny światowej rządu kolaborującego, które nie zniżyło się do kolaboracji, odwrotnie, stworzyło wielkie państwo podziemne, stworzyło wielką armię krajową tu w Polsce i czwartą armię sojuszniczą walczącą na wszystkich frontach ówczesnej wojny. Dlaczego tak się stało? Jak mogło do tego dojść, że dopiero dzisiaj możemy powiedzieć: tak, zwyciężyliśmy. Tak, każda kropla krwi przelana wówczas złożyła się na to wielkie zwycięstwo, jakie przyszło po kilkudziesięciu latach i które sprawia, że dzisiaj możemy z dumą powiedzieć: Polska jest niepodległa. Nie zabrakło polskiej krwi w tamtych czasach. I nie zabrakło woli zwycięstwa. Ale zabrakło uczciwych sojuszników. Ale zabrakło zrozumienia, jak wielką tragedią dla połowy Europy jest oddanie jej we władztwo sowieckie. Ale zabrakło zrozumienia, że zwycięstwo nad Hitlerem, kapitulacja III Rzeszy, to dopiero połowa wielkiego zadania, jakie czekał wolny świat, jakie musiało zostać zrealizowane. Dzisiaj znowu Polska, Europa i świat staje wobec prób zniszczenia ładu światowego. Staje wobec państwa, które uważa, że ma prawo siłą zmieniać granice, że ma prawo narzucać swoje rządy wszystkim innym, którzy są słabsi, że ma prawo dyktować Europie i światu swoją wolę.
2008 roku w stolicy Gruzji, w Tbilisi, wobec rosyjskiego najazdu na Gruzję, prezydent Lech Kaczyński powiedział: ale my mówimy nie, ale my się nigdy na taki dyktat nie zgodzimy. Te słowa wówczas wypowiedziane były tymi samymi słowami, które wypowiedziały władze Rzeczpospolitej w roku 1939, sprzeciwiając się dyktatowi dwóch mocarstw chcących zniszczyć Europę i Polskę. I my je dzisiaj powtarzamy. Powtarzamy stąd, z placu Józefa Piłsudskiego, stąd, z miejsca, gdzie stoi pomnik wszystkich bohaterskich Polaków, grób nieznanego żołnierza. I powtarzamy je z dumą i pewnością, że Wojsko Polskie jest silne i zdoła nas obronić. I powtarzamy z dumą i z pewnością, że na naszym terytorium są sojusznicy, którzy ramię w ramię z Wojskiem Polskim są w stanie zagwarantować bezpieczeństwo i pokój Polsce i Europie. To bezpieczeństwo i ten pokój, który 8 maja 1945 roku był zaledwie marzeniem, był zaledwie rzuconą w przyszłość myśl o czasie, kiedy pokój, bezpieczeństwo wróci do Europy. Dzisiaj tym wszystkim, którzy przelewali wówczas krew, mającą swoje dzisiaj konsekwencje, mające swoje dzisiaj realizacje, kręcili, chylimy głowę. Im dziękujemy. I chcemy, by pamiętali, że naród polski, że Wojsko Polskie nigdy nie zapomną waszych wielkich wysiłków, waszego wielkiego poświęcenia, waszej krwi, trudu i męki poniesionej w II wojnie światowej, ale i potem przez dziesięciolecia, gdy walczyliście i byliście inspiracją do walki narodu polskiego o odzyskanie niepodległości. Jesteście jej twórcami. I 8 maja niech przypomni wielki wasz wysiłek i wielką waszą chwałę. Cześć i chwała bohaterom Rzeczpospolitej. To było przemówienie ministra obrony narodowej. Pan minister Antoni Macierewicz wygłosił je podczas uroczystości na placu Piłsudskiego w 72. rocznicę zakończenia II wojny światowej. Narodowy Dzień Zwycięstwa to święto państwowe ustanowione w celu upamiętnienia zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami.
Radia w audycji aktualności. Nie jest pan profesor Mieczysław Ryba. Witam serdecznie. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Panie profesorze, chciałem zapytać, jak pan ocenia ostatni sobotni marsz wolności, bo przede wszystkim pewnie Platforma, bo już nieraz mówi się szeroko opozycja, ale to przede wszystkim Platforma chce obalić rząd i będzie wykorzystywała każdą okazję. Czy pan myśli, że ten marsz wolności, to co zaproponowała Platforma Obywatelska w sobotę, jest kolejnym takim elementem, by poprawić sobie sondaże, by może też prowokować Prawo i Sprawiedliwość, prowokować rząd, bo przy tej okazji jakieś wulgarne zdarzają się, prawda, wypowiedzi, różnego rodzaju ostentacyjne gesty, jeżeli chodzi o marsz sobotni. Oczywiście, jak najbardziej jest to marsz antyrządowy, wymierzony w tę koalicję ciemnej strony. To jest rzecz naturalna i oczywista. A drugie jest, mamy tutaj do czynienia z taką konkurencją na marsze. To znaczy, do tej pory takim głównym organizatorem był Komitet Obrony Demokracji, natomiast po kompromitacji Mateusza Kijowskiego praktycznie KOD już nie funkcjonuje jako czynnik główny. Dla Schetyny, dla Platformy, bycie w KODzie jako jeden z elementów było bardzo niewygodne. W związku z czym przestała rozgrywka wewnętrzna się toczyła dalej i po upadku Kijowskiego, po osłabnięciu Petru, Platforma stara się wybić jako główna siła opozycyjna, która ostatecznie zintegruje cały obóz liberalno-postkomunistyczny. Czyli mamy rozumieć, że to też dla opinii publicznej taki komunikat, że my, Platforma Obywatelska, jesteśmy właściwie jedyną, najpoważniejszą siłą polityczną? Dokładnie tak. Natomiast druga rzecz jest wewnętrzna, wewnątrz już platformiana, bo pamiętajmy, że marsz, no nie o tej skali, ale jednak bardzo głośny w sferze medialnej, do prokuratury warszawskiej odbył Donald Tusk. Także Boża Schetyny ten pochód, no owszem, w sensie wizerunkowym jako Platforma, on że opowiadał, że to jest jej wielki sukces, bo Donald Tusk na poparcie pewnie będzie kandydatem na prezydenta, natomiast realnie dla Grzegorza Schetyny ten pochód Tuska jako nieformalnego lidera Platformy, jako tego, który jest w stanie dźwigać sondaże Platformy, to jest sytuacja bardzo niewygodna. A więc organizowanie tego marszu teraz wolności jest odpowiedzią na to, próbą takiego przykrycia tamtego wspomnienia, tak żeby Schetyna mógł znowuż wyjść jako ten realny lider opozycji. Czy mu się to udało? Raczej nie sądzę, bo jednak oczywiście jest spór co do tej liczby manifestantów i nawet gdybyśmy powiedzieli, że to jest kilkunastotysięczny czy dwudziestotysięczny marsz, to jest to mniejszy marsz niż KOD-owski zdecydowanie. No ale jest to kolejny etap. To znaczy pamiętajmy, że dla polityków tego typu jak Grzegorz Schetyna nie tylko liczy się kwestia wygrania z PiS-em. To jest drugi etap. On jest przekonany, że to wcześniej czy później nastąpi. Bo wiadomo jest, że w tak zwanym systemie demokratycznym istnieją te fluktuacje przepływu głosów. Pytanie jest, na kogo te głosy przepłyną. Za dwa czy trzy lata, czy prawda, 7 czy 8, wszystko jedno. W każdym razie pytanie, kto będzie wówczas liderem obozu opozycji. I on doskonale wie, że może ta Platforma wybory wygrać, a on może zostać pogrążony. Bo to doświadczył za czasów drugich rządów Tuska, gdzie on mały włos, a byłby po prostu całkowicie wyeliminowany z polityki. To tylko to, że Tusk poszedł do Brukseli, pozwoliło mu przeżyć gdzieś tam w niszy, a później pozwoliło mu się odbudować, bo poparł po Bronisław Komorowski jednoznacznym działaniem w kierunku Ewy Kopacz. Więc cały czas, oprócz tego, że to ma wymiar antypisowski, że to tak jest przedstawiane w mediach, to jednak w tle jest ta rozgrywka, no to kto będzie tym liderem. Wydaje się, że tutaj Platforma rzeczywiście w dużym stopniu wygrała z Petru w ogromnej mierze
właśnie zbliżamy się do remisu, ale na pewno nie jest jeszcze tak, że Grzegorz Schetyna całą tę schedę przejął i że on się czuć liderem i że może być pewne, że na przykład powracający Donald Tusk nie wymyśli sobie jakiejś kolejnej Ewy Kopacz, która będzie spychać obecnego lidera wojny na marginesie. Panie profesorze, chciałem zapytać, czy widać dalej jakiś zarysowany podział w Polsce, w społeczeństwie, czy to tylko jest taka, można być rozgrywka, czy próba pokazywania siebie, myślę o Platformie Obywatelskiej, że my jesteśmy silni, że nie spadają nam aż tak bardzo słupki, te słupki, jeżeli chodzi o sondaże? No jest podział, on związany jest, pamiętajmy, z całą układanką pookrągłostołową, ponieważ rządzący PiS, rząd narusza w wielu miejscach te sfery ułożone, wówczas zapieczętowane konstytucją z 1997 roku. Przypomnę, jest próba naruszenia fundamentalnej kwestii, która nigdy nie została nawet palcem tknięta, mianowicie układu władzy sądowniczej, przebudowy tej struktury, która była już ostatnim zawsze zabezpieczeniem dla tego, kiedy stworzono. W związku z czym są takie potężne grupy interesu, które spotęgowaną emocją, czasem nienawiścią, niechęcią aranżują czy angażują się w te protesty w taki sposób przede wszystkim medialny, ale również objawiający się tego typu marszami i to nawet trudno się temu dziwić. Natomiast pytanie jest o zwycięstwo i w kolejnych wyborach. To nie jest marsz, ani ten, ani poprzednie to nie były marsze, które były pod hasłem takim, które by dały zwycięstwo. Tu się czeka na dwie rzeczy. Czeka się z jednej strony na jakiś element kryzysu gospodarczego, który to kryzys dałby im szansę powiedzenia, że proszę, te rządy pisowskie są tymi, które przynoszą biedę. No ale na to się nie zanosi, wręcz odwrotnie widać to po wszystkich wynikach gospodarczych. Druga rzecz, to czekają na ewentualne skonfliktowanie się obozu rządzącego, jakieś wewnętrzne konflikty, które by ten obóz skompromitowały, dlatego media raz za razem starają się wywołać taki konflikt, lub go obwieszczać, lub go prorokować. I trzecia rzecz, to jest ciągłe liczenie na zagranicę. Czyli tak jak my z takim niepokojem obserwowaliśmy wybory we Francji, a wypowiedzi prezydenta już elekta Macrona, czy ówczesnego kandydata, no wręcz z oburzeniem, kiedy atakował Polskę na to, że firma Whirlpool chce przenieść produkcję z Francji do Łodzi. To wydaje mi się, że w tamtym środowisku było to odbierane pozytywnie, no bo ewentualny prezydent już elekt w przyszłości zapowiada sankcje, a więc jeśli sankcje, to Europa przeciwko Polsce. Proszę zwrócić uwagę, że ten marsz wolności był pod sztandarami tymi unijnymi cały czas robiony. Więc dla nich dekonstrukcja Unii lub próba przebudowy jest w kierunku poszanowania państw narodowych, tak jak ona kiedyś funkcjonowała, nie jest korzystnym trendem, bo przestaliby mieć to wsparcie. A to jest trzeci, jak gdyby, taki trzeci element nadziei na odzyskanie władzy. I to są nadzieje póki co. Natomiast realnie marsze mają utrzymać to środowisko, które stoi póki co i interesami stoi za danym obozem władzy, żeby ono się nie rozpierzchło. I druga rzecz, te marsze mają na celu wyłonienie i utrwalenie jej przywództwa. Z jednej strony przywództwa jakiejś partii, w tym wypadku Platformy, a po drugie jakiegoś lidera. I tu jest już rozgrywka póki co nierozstrzygnięta, jest postać Grzegorza Schetyny, no i pojawiła się zupełnie niedawno spacerującego ulicami miasta przy okazji też zorganizowana została demonstracja. Chodzi tutaj naturalnie o Donalda Tuska. Panie profesorze, pan wspomniał kwestię zagranicy. Wiceszef Komisji Europejskiej Franz Timmermans powiedział w wywiadzie dla niemieckiego tygodnika Die Zeit, że sytuacja w Polsce stanowi fundamentalne zagrożenie dla państwa prawa. Mówi też, że nie wyklucza zastosowania wobec Polski artykułu 7 Traktatu Unijnego. Mówi to, co dzieje się w Polsce, na Węgrzech, bo te Węgry też cały czas są takim ościeniem, jest bardzo niepokojące. Mówi, w Polsce demokracja
sytuacja używana jest obecnie do osłabiania państwa prawa. Sędziowie mają robić to, czego chce polityczna większość. Czy tak rzeczywiście jest? To oczywiście jest zamydlanie rzeczywistych problemów unijnych. Pamiętajmy, że Unia jest w ogromnym kryzysie, nie tylko ekonomicznym, ale nade wszystko jest w kryzysie tym związane z bezpieczeństwem. Napięcia, jakie istnieją na styku tego konfliktu kulturowo-cywilizacyjnego, myślę o tych uchodźcach islamskich, są tak duże, polityka otwartych granic i twierdzenie, że multikulturalizm to jest wspaniała ideologia, która tylko głosi pokój, a każdy, kto myśli inaczej lub mówi inaczej, to jest islamofobem, to przestaje działać. W związku z czym i sam Macron, i Timmermans musztrujący, bo wiadomo jest, że elity, ten establishment lewicowo-liberalny unijny absolutnie postawił na Macrona i cieszy się z jego zwycięstwa, więc Timmermans wtórował jego zapowiedzią sankcji przez Macrona. To pytanie też, jakie poparcie polityczne będzie miał u siebie, prawda? To jest jasne, bo jeszcze nie ma rządu, wybory parlamentarne przed nim również, tak? Bo takiej siły politycznej jeszcze nie ma, czyli zaplecza politycznego oprócz tego, które wybrało. Ale zaraz się do tego odniosę. Natomiast te antypolskie czy antyżęgierskie wypowiedzi porównujące Węgry i Polskę do Rosji, one jak gdyby emocjonalnie mają być odpowiedzią na ten niepokój związany z imigrantami, ale nie odpowiedzią, że no macie rację, rzeczywiście islam, ten terroryzm zagraża Europie, tylko Polska zagraża. Mimo tego, że to jest iluzja, że twierdzenie, że u nas nie ma wolności czy demokracji, to są po prostu bzdury, ale tam, kto tam o tym wie? To więc można niedługo pewnie tych imigrantów nazwą mianem Polaków czy Węgrów. To są po prostu, to jest gra na emocjach, bardzo populistyczna. Zarzuca się populizm przeciwnikom, a oni są skrajnie w tym populistycznie, ale to czyni. Natomiast fakt, to o czym ojciec mówił, samo zwycięstwo prezydenta Macrona wcale nie mówi o tym, że kryzys został w 100% zażegnany, bo oni zażegnani w tym sensie, że prezydentem nie będzie Marine Le Pen. Ale jeśli bierzemy pod uwagę ułożenie struktury władzy, to Macron jest pewnym zabiegiem socjologicznym, ażeby zbuntowanych Francuzów skanalizować w kierunku pozornie antyestablishmentowym, realnie jest establishmentowym, czyli Macron formalnie, wizerunkowo jest antyestablishmentowy, bo nie był kandydatem ani socjalistów, ani prawicy republikańskiej. Był, jak gdyby nową partię założył, prawda, i o takiej nazwie, która treściowo nic wiele nie wnosi, więc emocjonalnie, jak gdyby mógł Macron powiedzieć, ja ani nie jestem antyestablishmentowy, a jako minister rządów socjalistów, no w sumie jest reprezentantem tego establishmentu, czyli jest to produkt taki wysociotechniczny, który ma tych wyborców niezadowolonych z rządów dotychczasowych układów francuskich i Unii Europejskiej, jak gdyby nieco przechwycić, ale to jest przechwyt chwilowy. Kiedy oni się zorientują, że Macron to jest jednak absolutnie dawny establishment i dawna polityka, to zniechęcenie, które dzisiaj się wyraziło w 30-kilku% w głosowaniu na Marine Le Pen, może się spotęgować w niedługim czasie, a zbudowanie większości w parlamencie w wyborach czerwcowych będzie dla niego trudne, ponieważ partia jest nowa, wprawdzie ma tam sporo członków, ale pamiętajmy, że trzeba zbudować jednak taką siłę, która jest w stanie przemóc te stare, tradycyjne partie mające już ustabilizowany establishment, ustabilizowane metody działania, kandydatów rozpoznawalnych i tak dalej. Wcale nie musi być tak, że kryzys ten polityczny we Francji już teraz jest zażegnany lub że wybory czerwcowe go rozstrzygną. Problemy, które to państwo przeżywa, są ogromne, tak jak i problemy samej Unii Europejskiej. Żeby to zamydlić, zamulić, niejednokrotnie mówi się, a to przez to, że Polacy są populistyczno-putinowscy, a jeszcze odbierają nam pracę, ponieważ Whirlpool przenosi fabrykę do Polski. To są te metody, które dokładnie ilustrują, jak bardzo ten jednak nacjonalistyczne, takie, czy byśmy powiedzieli, dbanie o własne interesy jest stokroć ważniejsze dla tych elit niż tak zwane hasła unijne, które raz za razem są wypowiadane, a w które oni sami nie wierzą. A jeszcze pytanie, jak pan ocenia, jak będzie wyglądała
Francji, jeżeli chodzi o Polskę? No tak, na pewno będzie się musiał wpisać w ten kontekst działań Komisji Europejskiej już od dłuższego czasu, czyli aranżować pewne na razie werbalne, a być może później formalne ruchy, bo pamiętajmy, że rzeczywiście istnieje coś takiego jak wybijanie się polskiej gospodarki na konkurencyjność, a to jest nie do zaakceptowania. I jednak władze, no jednak u nas układ polityczny absolutnie nie akceptuje multikulturalnej polityki tej lewicy europejskiej, która chciałaby państwa narodowe wysadzić w powietrze poprzez pomieszanie w tych strukturach narodowościowych i cywilizacyjnych w Europie. W związku z czym te ataki będą się kumulować. Myślę, że on może być nawet jako przywódca państw narodowych tych różnych stanąć na czele tego, no bo skoro tego deklarował to w kampanii wyborczej w tak niewybredny jednak sposób, to myślę, że będzie próbował to kontynuować. Czyli krótko mówiąc, tak, wyborcy jego są zaniepokojeni tym, co się dzieje w kontekście zamachów terrorystycznych, to on nie będzie emocje te kierował, no dobrze, trzeba coś z tym zrobić, ten islam to jest jednak problem, tylko Polska jest problemem. To jest tylko znalezienie zastępczego wroga. No, dawniej by się nazywało mianem kozła ofiarnego. Bardzo dziękuję za rozmowę, za komentarz. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Naszym gościem był pan profesor Mieczysław Ryba. I jeszcze jeden temat, jeden gość, jest nim pan profesor Jan Szyszko, minister środowiska. Witam serdecznie, szczęść Boże. Szczęść Boże, witam serdecznie ojca, witam serdecznie radiosłuchaczy. Panie ministrze, na zaproszenie na konferencję jeszcze Polska nie zginęła wieś przyszłą. W tym tygodniu, 13 maja w Toruniu organizowana jest taka konferencja w hali sportowo-widowiskowej. Piękne słowa Jana Pawła II. Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń. Jeśli kochacie tę ojczyznę, ziemię, niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi. Czy to, co planuje między innymi pan, bo pan jest jeden z organizatorów tego wydarzenia, również Instytut imienia świętego Jana Pawła II, Pamięć i Tożsamość, nasza uczelnia, przy udziale Lasów Państwowych, Polskiego Związku Łowieckiego i NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność, czy to jest ten główny motyw, tak mamy to czytać, na to patrzeć? Tak, rzeczywiście to jest główny motyw, bo zachowanie tej ziemi dla przyszłych pokoleń, zachowanie polskiej ziemi z jej specyfiką, z jej ludźmi, z jej historią, z jej unikatowością, to jest wielka szansa dla naszej ojczyzny, ale to jest również wielka szansa dla jednoczącej się Europy. Polska to kraj rzeczywiście unikatowy pod względem takich charakterystyk, jak chociażby żywe zasoby przyrodnicze, a żywe zasoby przyrodnicze to między innymi niezniszczone działalnością gospodarczą polskiej gleby. Polskie gleby rolne, które są gotowe ku temu, aby produkować żywność o najwyższej jakości, a ta żywność jest niezwykle, niezwykle poszukiwana. A więc ta nasza ziemia jest naprawdę czymś niezwykle cennym, ale żeby ta ziemia służyła człowiekowi, to oczywiście musi być również jeden człowiek, który tę ziemię w przeszłości uprawiał, a więc musi być zachowane miejsce dla tych ludzi, a miejsce dla tych ludzi to są miejsca pracy, a miejsca pracy to właśnie dawanie tego dobra, które jest w tej chwili tak potrzebne również i zjednoczącej się Europie. Rozpoczynamy tą konferencję wspólną mszą świętą o godzinie 11, ale później wykłady i to można powiedzieć w różny sposób, bo i filozoficzne spojrzenie, prawda, i Kościół, i przyroda, rola wsi w Polsce, wieś i rola w polskim społeczeństwie, takie tło historyczne, będzie leśnictwo, łowiectwo, ochrona przyrody. Tak, rzeczywiście. I tu, gdy popatrzymy na tę dalszą część, a mianowicie polskie łowiectwo, leśnictwo, czy też sama wieś, współdziałanie tego, to właśnie ten model współdziałania tego ekstensywnego, tradycyjnego polskiego rolnictwa, połączone z tym nieliberalnym, znowu unikatowym w skali świata leśnictwem, jak również polski model łowiectwa, współpraca tych trzech jakby dziedzin daje to, że te nasze krajobrazy polno-leśne no, tętnią bioróżnorodnością, a bioróżnorodność to jest innego jak możliwość korzystania z tej bioróżnorodności dla dobra człowieka, a korzystanie z tej bioróżnorodności to między innymi uzyskiwanie bardzo wartościowego, poszukiwanego na całym świecie w tej chwili zdrowego pożywienia. A więc to jest możliwość również i rozwoju tej polskiej
zagrożona. Dlaczego? To są pewne tendencje, które są niezwykle niebezpieczne, również zauważamy je w tej chwili w społeczeństwie Polski. A mianowicie, no, człowiek jest podmiotem, który ma czynić sobie ziemię poddaną, natomiast pewne nurty filozoficzne, nazwijmy to, głębokich zmian, uważają, że człowiek jest jednym z elementów, który występuje w tym układzie środowiskowym i w związku z tym jest tak samo traktowany, jak każdy inny gatunek, który występuje na świecie. I obserwujemy to, co jest niezwykle niepokojące, a mianowicie to, co nazywamy jakby animalizacją człowieka i humanizacją zwierząt. Zwierzętom nadaje się prawa, a człowiek równocześnie no, praw tych się jakby pozbywa, czyli traktuje się na równi nieomalże zwierzęta z człowiekiem. I tu za zwierzęta, no, oczywiście przy tej złej kulturze współczucie ze środowiskiem, oczywiście człowiek może wyrządzać krzywdę zwierzętom, ale zaczyna się karać, a równocześnie podchodzi się w sposób no, dosyć niezrozumiały w stosunku do eutanazji czy aborcji. A więc na to trzeba zwrócić uwagę, jakie są podstawy filozoficzne tego, gdy wtedy dopiero zrozumiemy, jak Polska jest daleko w przodzie, jaką misję może odgrywać w jednoczącej się Europie. No nieraz tak myślimy, panie profesorze, że mamy taki potencjał, ale gdy pan wspomniał o tych tendencjach, o tych zagrożeniach, no to wygląda na to, że nieustannie musimy